Czy wy już skończyliście? Jestem gotowy. Możesz zaczynać. Dziękuję za pozwolenie. Jezus, do rzeczy. No to zacznij. Ale ja się nie zgadzam, ty masz to zacząć. I pewnie jeszcze ten fragment wstaje w filmu. Ja wiem o tym, ja to jestem prześwięcie przekonany, że on to zrobi. Masz co Nie będę nam zacząć. przeszkadzał. Raz, dwa, zaczynaj to. Nie. Alek, Głos zaczynaj. widzę. Dzień dobry, witamy na kanale Sylwestra. Ze mną jest Nikon. Daj Cześć. głos. Dobra, Zacznij. ja zaczynam. Przez zaczął. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie po długim czasie. Już chyba ponad 2 miesiące temu były ostatnie zestawy. Dlatego w końcu teraz postanowiłem nagrać. No i jest ze mną dzisiaj Nikon, witam. Cześć. Oraz pan Alejs jestem. 2 miesiące temu, a nie 5 miesięcy? Nie, 2 miesiące chyba to minęło. Dziś byłem w lipie, co ja? Ale to Sprawdzę. nie, to, że ostatni zestaw był w lutym, nie znaczy, że w lutym. To w kwietniu, Ja 21 mówię o kwietnia był tym, wysłany. kiedy ostatni film był, bo od już chyba 10 odcinków te zestawy są w tyle ciągle. No dobra, to przejdźmy teraz do rzeczy. W dzisiejszym filmie będzie nas ocenia... będziemy we trójkę oceniać. No i co, niech zacznie Alej czytać. No to możesz czytać. Autor: Atlekcie Ślako. Gra: ETS-2. Tytuł zdjęcia: Nowy zestaw. Miejsce zdjęcia: pierwsze oraz drugie zdjęcie jest na odwodnicy. Odwodnicy. Drzewie, a w trzy jest na załadunku w komornikach, a czwarte zdjęcie jest steszewie obok ronda. Co to jest? Czemu tak pisze? Z komornik do grodziska wielkopolskiego. Opis zdjęcia: nowy zestaw wyruszył w pierwszą traskę. Marka objazdu: Mercedes MP4. Panie Patryk Cieślaku, czy pan czemu w ogóle dalej? się stosuje do porad, które już nieraz gadaliśmy? Bo mi się wydaje, że Nie. nie. Bo na przykład tutaj nie masz tego szablonu, tak jak powinien być. No ale niżej widzę, że już masz, także... Też nie do końca, chyba. Chyba Ale nie do końca, bo ale można przymknąć oko. Widzę, Nie, nie można. że dodałeś więcej zdjęć, także jest plusik. Ale niech tutaj coś powie najpierw Nikon, potem Alej o tym zestawie. Także Nikon, słuchamy. Oddaję głos Alejowi, bo tu nie ma nic o czym mówić. Patrzę na zdjęcia w sumie. Kadry są nawet ok, tylko które to jest zdjęcie. To jest zdjęcie drugie, to trochę można było przybliżyć i w prawo dać. Ale ogólnie na zdjęciach widzę jakby... Jakbyś Patryk nie miał antyaliasingu włączonego, tak ekran będzie takie strasznie poszarpane. A tak, no to... No to może być. Poza tym. Tutaj chciałem dodać, że Patryk, tutaj masz te zdjęcia w paru chyba miejscach, z tego co widać. Więc Także jest... spoko w miarę. No, generalnie mogłeś też jakieś tam z tymi kadrami bardziej się tutaj pobawić, czy coś. I z tym oświetleniem może, czy jak to tam powiedzieć. To zdjęcie ze środka, nie wiem, wydaje mi się takie jakieś, ta deska rozdzielcza taka jakaś dziwna. Takie mam wrażenie, że na przykład jak na to radio, też tak masz, ale jak na to radio spojrzysz tam. No to właśnie chodzi o te krawędzi, że antyaliasingu nie No, ma. takie dziwne to jakieś, tak głupio to wygląda. A Ale gdzie, na... na który... Co? Na którym jesteśmy, bo mnie nie było chwilę. Na tym zdjęciu ze środka.
że te krawędzie I daj. takie dziwne są, takie jakieś nierówne. No ale co? Generalnie miałeś słabsze zestawy, ten tutaj chyba nie będzie do twoich najsłabszych zestawów należał, ale mogłeś się postarać, tak jak zawsze my to gadamy. No co, Nikon, jak to oceniasz tutaj? 2,5 na 10, dziękuję. No ale jak to oceniasz? Włącz mikrofon! Już! Alej! Już nie kłamie, jest zerowym człowiekiem. Nawet to nie pomaga, trochę dziwne. Zawsze pomagało. Co? 6,5. Ile? Co wy? Co wy mu takie dobre oceny dajecie? A Nikon da chyba 2,5. Nie no, tak w sumie tak szczerze, no to tak, no to 6 bym dał. Dobrze. Jezus. No to ja będę zalejem na zmianę czytał. Teraz ja czytam. Następny zestaw, również od pana Patryku Cieślako, znaczy Patryk Cieślako z gry ETS2. Tytuł zdjęcia, jazda po kurier... Co? Jazda po kurierką? Trochę bez sensu ten tytuł, tak jakieś, ale dobra. Miejsce zdjęcia, autostrada S3 i rondo pod Rawiczem. Opis zdjęcia, jazda nocą do Biedronki. Marka pojazdu, DAF XF 105. Za mało zdjęć i wszystko tutaj jest takie za ciemne moim zdaniem w tym zestawie. Co by Alej chciał powiedzieć tutaj? No to zdjęcie to jest dosłownie... Nie, to jest to samo? A to jest chyba... Nie, czekaj. A to... To jest to samo, tylko jakieś chyba 20 metrów dalej, tylko przybliżone. To jest pierwsze i pierwsze i ostatnie. No i ogólnie można było, nie wiem, dać jakieś zdjęcie pozycyjne pora dnia. No dokładnie. A Nikon? O ja. Ciekawe takie Co trochę. powiesz o tym pięknym zestawie? Nic. Zakończmy to kropką. Zakończmy to kropką. Dobrze. Poza tym, że bardzo go piłuję, bo 200 obrotów na centrówkę to trochę. A to 3,5 rzeczywiście ode mnie jedyne. leci, od Nikona ile? A ocena już, tak? No. Ujej. A Co? dajmy też 2,5, będzie śmiesznie. A Alej? Nie, czwórka będzie. Dobrze. To teraz. No tak. O, teraz mamy coś już porządniejszego. Chcesz czytać? Czy ja mam czytać? Alej. Mogę czytać. Dobrze. Grinek gra Euro Truck Simulator 2. Tytuł zdjęcia: Skanią przez świat. Epizod 1, sezon 1. Miejsce zdjęcia: Manchester. Manchester, Manchester, Wielka Brytania. Wielka Brytania. Opis zdjęcia: część pierwsza przygody Grinka Gliniastego Thunderbolta z serii Skanią przez świat. Dzisiaj mamy trasę Manchester. Manchester, Wielka Brytania, Szczecin, Polska. Marka pojazdu Scania S730 V8. Chciałbym tu zacząć. Panie Grineczku, naprawdę bardzo fajny zestawik. Moim zdaniem. Różne tu jakieś masz takie ujęcia fajne, kadry. Spoko to tobie wyszło. Też tutaj jedno zdjęcie jest nocą. No generalnie spoko to tu się prezentuje. Widać, że ta grafika też jest taka bardziej wyższa niż w przypadku Patryka Cieślako. A co by chciał tutaj powiedzieć Nikon? No, najpierw. To jest nic. To się no bardzo ładne. Kilka fajnych zdjęć, w zasadzie większość. To zdjęcie no to fajnie wygląda, bo te lampki tak fajnie świecą, tylko trochę jakby na górze mi brakuje tych lampek. Bo tylko tej blendzie tak te 5 no, tych białych świeci LEDów, czy tam czego to tam jest, to tak jakby trochę za pusto jak dla mnie. O. Albo na przykład, nie wiem. A Nie, jakoś na górę bym tam dodał jakieś.
Zasię. A pan Alej? Z tego co widzę, antyaliasing jest. No i można było po prostu ogólnie zestaw ok, tylko można było z jakiejś, nie, z większej ilości miejsc, bo to z tego co widzę, to chyba są dwa miejsca i ciężarówka przestawiona i po prostu inne kadry. A tak ono to ok, jest. Ale mnie zastanawia, gdzie ten Zbysiu siedzi. Jego tam nie ma. To jaką ocenę byś dał Nike'om na początku? Proszę powiedzieć. Nie wiem, myślę. Niech Alej najpierw powie, a pomyślę. Ale i ty powiedz. Co by to... No niech będzie 7,5. Ja tutaj myślałem nad ósemeczką, bo spoko zestawik. A pan Nikon ST? Kolejny ja, raz, ja muszę mieć najgorszą ocenę. 6,5. Dobrze. No to teraz mamy fajny zestawik. Fajne zdjęcia, tak jak zawsze, od Awerka. Oczywiście z jego ulubionej gry, czyli z FS22. Również Aleja ulubiona gra, bardzo często w to pyka. Tytuł zdjęcia. Co? Ulubiona na pewno. No, nie, przepraszam, Assetto Corsa. Wiesz, ile razy w farmingu czy facetu się denerwowałem, że jakiś mod nie działa czy coś. No, ile razy monitor przez Dobrze, okno ale leciał. proszę czytać dalej. Tytuł zdjęcia: wycieczka po wsi. Miejsce zdjęcia: Zdziechów i okolice. Opis zdjęcia: protest rolników. Marka pojazdu: John Deere, Fendt, Valtra, New Holland, Renault, Massey Ferguson, Ursus, czyli najlepszy polski ciągnik, Deutsch Fahr Class i Zetor. Miałeś No, jakieś inne silniki? naprawdę bardzo ładne tutaj fotki, panie Awerku. Też fajnie do tego zdjęcia tutaj się uśmiechasz na tym drugim. Fajnie ubrany jesteś. Trzecie zdjęcie. No, naprawdę spoko te kadry tutaj ogólnie na tych wszystkich zdjęciach. Są i ta grafika też robi robotę, moim zdaniem. Co tutaj pan Ali najpierw by powiedział? Kadry ok, nawet co tu tak, a tu chyba jakiś filtr jest włączony na wyostrzenie, tak patrzę, bo ta trawa jest po prostu taka po prostu mocno wyrazista, cały, nie wiem, opony i tak dalej. Co bym tu mógł jeszcze powiedzieć? No i w sumie tyle, jest to w porządku. Dobrze, a pan Nikon? Mi się bardzo podobał dużo zielonych jąderków. Aha. Na tych dwóch chyba tam na klasie i jąderku jednym też jest ten. Tak fajna tabliczka z napisem oporowo. Super fajny jest. I no, to ogólnie ładnie jakość zdjęcia i generalnie tyle. Co ode mnie. Kurde, poczekajcie, kto tu w niedzielę trawę kosi? Nie, może ja. Bo muszę okno zamknąć, bo ktoś trawę kosi. No nie. Jeszcze raz, A nie słychać tak czy siak. Ale mnie to wkurza. Nikon, Nie mogę się oporowo. skupić. No dobra, to przejdźmy No wtedy dobra. do oceny. Ja daję tutaj Awerku, tobie. Tym razem niższą ocenę, bo myślę, że tutaj jakby coś zabrakło, ale daję tobie taką mocną dziewiątkę. A pan Nikon jaką tutaj na ocenę? Kurczę, nie wiem. Waham się między dwoma, ale. Dobrze, to dalej, jaką ocenę dajesz? 8,5. Jest ok, ale nic specjalnego, tak Dobrze. powiem. To pan Nikon został. Nie, mi się bardzo podoba, daje 9,5. O A może. kurde. Co jest Nieźle. wesołe? No Może nawet dobra. nie, w sumie to nawet nie nic specjalnego, no to
No bo tak teraz sobie pomyślałem i jest ten obornik i rozrzutnik włączony, więc trzeba było po prostu się trochę namęczyć i ten obornik tą łyżką się trzeba im powiedzieć, więc no daj te 8 i 3 czwarte powiedzmy. Czwarte. Daj No. 9 od razu. Dobra, to teraz czytaj od Szymonka. Gra ETS2, tytuł Droga do Francji, miejsce autostrada, marka pojazdu Scania 580 SV. Krótko, zwięźle. No. No Szymon, tak. na samym wstępie chciałem ci powiedzieć, że moim zdaniem ten zestaw jakoś nie wygląda za ciekawie, bo na każdym zdjęciu masz to, te przybliżenia na, nie wiem, to dziwnie po prostu moim zdaniem wygląda, za dużo Nie wiem, tego. nic. Tutaj nic nie ma tak naprawdę. Poza znaczkiem Scania, napisem Scania i światełkami. Mógłbyś dać Generalnie też na normalne tym się zdjęcia, kończy. żeby było widać całą ciężarówkę, naczepy, bo tutaj tak naprawdę nic specjalnego nie widać, nic szczególnego i nie wiem, tu chyba nic więcej do tego nie ma co dodać. Ja chyba nie będę oceniał tego zestawu, ponieważ myślę, że to nie ma sensu. Ja ocenię. Na ile? I tutaj jest bardzo dobra niespodzianka, bo tego cieślako to mi się bardziej podobało niż to. Więc tutaj daję bardzo mało zachęcające jeden. Szymon, to chyba twój pierwszy zestaw jest, czy nie? Z tego, co widzę. Raczej pierwsze, tak coś mi się wydaje. Wcześniej nie było. Tak patrzę, do góry przewijam, nie widzę, żeby wcześniej było. A nie, było. Nie wiem, czemu Szymon akurat w tym tutaj zestawie tak te zdjęcia zrobiłeś, że wszystko z przybliżenia, ale to za słabo tu wygląda. No, ja nie oceniam. Alej? Właśnie też nie oceniam. No dobrze. To teraz mamy zdjęcie od pana Anama, czyli Alej z... O nie, on się obrazi pewnie. Dobra. Z gry Assetto Corsa. Tytuł zdjęcia Ferrari i Lambo w Niemczech. Miejsce to jest Coś tam. opis Schleife, zdjęcia. jakoś tak, nie wiem. Sieczka na torze. Samochody wymiatają na torze. Są bardzo szybkie. Marka pojazdu Ferrari 488 GTB i W. Co? I w lam. Co? Czemu W? Gdzie ty masz W? No i W, i wy. A, i w Lamborghini, Lamborghini Huracan GT3, że ja tam jestem. Kumasz. Aha. A, Tak. dobra, o to chodzi. No to co, panie Alejku? Całkiem fajne tutaj masz te fotki. Różne kadry. Fajnie, że też swojego kolegę tutaj fotografowałeś, czyli Nikona. Zielone serduszko, ST, czarne serduszko, otwarcie nawias, drut, zamknięcie nawias 2. Ładujcie się te cholerne zdjęcia! Zasrany internet! Co? Ej, mi też się nie chcą załadować, to jest najlepsze. Czemu tu się nie ładuje? Czyli coś z tymi zdjęciami jest nie tak. Chyba obraziły się te zdjęcia, po prostu ich nie ocenialiśmy. Weź pierwsze zdjęcie i po prostu strzałką idź w bok. Wtedy działa. A fakty, ej, faktycznie, dobra. Ale to i tak pierwsze się nie ładuje. Mi parę się ładuje. Trudno. A mi się dwa pierwsze. Panie Alej, naprawdę Dobra. bardzo fajne zdjęcia. Widać, że tutaj się do tego przyłożyłeś. Bo naprawdę jest tutaj różne są te ujęcia. No, naprawdę spoko. Co byś chciał, Alej, powiedzieć o tym?
Co ja gadam? Ja! Co byś chciał Nikon tu powiedzieć o tym? Nie wiem, to się, ja czekałem na wypowiedź Andrzeja, ale skoro on siedzi cicho, to ja może powiem faktycznie. Nie wiem, no w sensie ładne zdjęcia. Pamiętam, jak jeździliśmy, w niego wjeżdżałem. Nieważne. Zdjęcia tak z Corsy, no fajne, to pierwsze jest takie dosyć ładne, bo tam lejek już jedzie, tak lekko bokiem, duperele takie inne. Fajne, no nie wiem, no po prostu fajne, mi się podoba. Na mnie bardzo spoko to wygląda i daję tutaj dziewiąteczkę. Aha, ja daję 7,5, może bym brakuje mi tu jakiegoś Mercedesa, jakiegoś gruza, w sensie BMW w kompocie, żeby tak, wiesz, Mercedes przed nim, tak. Ale Napiszemy. nie, tak to było. Tak to było. Halo? No, Czegoś tam. już ocenione. Panie Alej. A nie, bo Dobra. jeszcze kolejny jest. To proszę się wyciszyć. Idź pan. Do piwnicy z nim. Dobrze. Z gry Assetto Corsa. Tytuł zdjęcia włoskie, jednak niemieckie. Miejsce zdjęcia Nordschleife. Coś tam. Nordschleife, no coś takiego to się czyta, Opis nie wiem. zdjęcia B. Co? Co? Jak to się czyta? Brzydka i Alfunia na torze może. Dobrze. Marka pojazdu Toyota GT86 i Nikon w pojeździe Alfa Romeo Giulia, czy... Julia. No i coś tam dalej. Dobra. Bardzo fajny po raz kolejny zdjęcia. Fajnie w tobie wyszły. Ale zauważyłem, że ostatnio robisz naprawdę spoko zestawy. Przykładasz się tak ogólnie do nich. Czemu to się znowu nie ładuje? O, czekaj, drugie zdjęcie mi się załadowało. A nie. Kurde, to drugie zdjęcie też ładne jest. Ta lafunia moja. One w ogóle są ładne, takie czerwone, piękne. Tak bardziej rozmazane od Niektóre prędkości, a prawie ta jedna. wyglądają jakby realistyczne takie. No wiem. Spoko to. Ta, jeszcze zdjęcie tam, gdzie Alpę widać od tyłu, nie? Tam No. mi się ona to naprawdę nie ładuje, ale widzę na tym pomniejszonym, że ono naprawdę ładne jest. No, zajebiste fotki. Co tu więcej powiedzieć? No nie wiem. Naprawdę ładny zestawik, tak jak poprzedni. Widać, że się tutaj, no, przykładasz, bo robisz różne kadry jakieś. Te ujęcia spoko są. No i graficznie przede wszystkim bardzo ładnie, pięknie to wygląda. I myślę, że tutaj dam również dziewiątkę. A pan Nikon. Również 9. O, Dobra, siema! o, teraz będziemy mieć bardzo dobry zestaw. To może mijemy, co? Dobra, teraz mamy zestaw od osoby, której nie ma już na serwerze, ale ocenimy, zobaczymy. Gra IRL. Tytuł. Co? Gra Irl, nie żadne IRL, tylko Irl. Okej. Tytuł zdjęcia auto, auto. Miejsce zdjęcia garaż. Opis troszkę nieczysta, ale git moja mała. Oj, jak to dziwnie Tak, brzmi. o ja. Marka pojazdu Hyundai Tucson. Tucson? 2.0 diesel. 2.0 diesel. Mamy jakiś filmik, zobaczmy sobie, co On to się nie jest. ładuje znowu. Poczekaj. On pokazuje, gdzie otwiera. Jak mrygają awaryjne. Bez Pięknie! sensu. Nie podoba. Brzydkie Belgii ma. Okropne. W ogóle jak się daje brzydki jest. Bardzo realistycznie wygląda ta gra, muszę przyznać. Grafika na najwyższym poziomie. Chciałbym zaznaczyć, że blachy widać. Ale to nic nie szkodzi. Nie no, wiesz, zawsze można w necie wpisać, nie? Można namierzyć. Ale to.
No spoko, ogólnie zdjęcia. Czekaj, tam w ogóle coś w tych schodkach w środku jest. Właśnie widzę. Może niech Alej tutaj coś więcej powie o zestawie swojego kolegi. Alej! Masz powiedzieć coś! O matko, ile Warto być. wycinania będzie w tym filmie. Bardzo, bardzo wyraźne zdjęcia, muszę mu przyznać. Aha, on musi kończyć. Co? Napisał mi, że musi kończyć. Aha. Co za kolega? Nie lubię go. To co? Dobra, daj. Co z czym? Jak oceniasz? Aha, nie oceniam. Nie, a tak na poważnie nie wiem, daję 4. Bo zdjęcia są pomazane. Ja chyba nie To się wiesz, oceniam tak. też, bo nie chcę, żeby to za bardzo było niesprawiedliwie. No to ja też nie oceniam. W takim razie 0 na 10. Następne też w takim razie 0 na 10. Bo ma być niesprawiedliwe. Ach, te zestawy Patryka 6 to lat. pominiemy, bo nie ma za bardzo tutaj co oceniać. No. O, kolejny Aleja. Teraz może czytać Aleja zestaw. Że ja? Chodź No. na w cztery oczy. No to możesz czytać. O nie. Jeden raz Wiem. przeczytasz, nic się nie stanie. Alej z jestem. Gra. Assetto Corsa. Tytuł zdjęcia. Japonia. Miejsce zdjęcia. Daleko na wschodzie. Opis zdjęcia. Audi Gaudi. BMW będziesz miał wydatki. Marka pojazdu. Audi RS3 2020. 2.7. Pięknie, bezbłędnie. Ja bym ci dał No nie. szóstkę za A ja czytanie. jest jeden. Bardzo ładne foteczki. Na tym. Wie. Tylko to pierwsze zdjęcie tak jakoś za bardzo nie wiem. Nie przypada. Pierwsze zdjęcie w ogóle mi. To pierwsze zdjęcie wygląda, jakby było zrobione w GTA. Jakoś tak mi się wydaje. No, w sumie tak. Podobnie to wygląda. Drugie zdjęcie już moim zdaniem lepiej wygląda. Bo ten Ale samochód to jest. ten. Co? Przedostatni jest ładny, jak ten z rury wystrzela. Trzecie zdjęcie też fajnie wygląda. Ogólnie ta Audica całkiem spoko wygląda. Kolorek też bardzo piękny. Taki błękitny. No, Ładny. niebieski moim zdaniem pasuje do tego auta. Ten błękitny. Całkiem nieźle wygląda. To przedostatnie zdjęcie. Które ty mówiłeś? A tutaj jeszcze jest. Kurde, dużo tych zdjęć tutaj masz. A 10 jest. Jeszcze tutaj na tym tle słońca jest takie zdjęcie. No naprawdę nieźle. To tutaj też fajnie wygląda, jak tutaj z rur wydechowych ładnie leci ogień. Kiełbasy przyłożyć i będzie kolacja w sam raz. O kurde, jak zieloną we wnętrzu masz. Jakie podświetlenie tam na tej Meszek. desce. Meszek. Tylko trochę. Pięknie. Mam wrażenie, że to taka trochę bida wersja. Zobacz na ten to gówno pomiędzy fotelami. Tak jakoś pusto tam. Tak jednolicie, nie? No, ale ogólnie fajne zdjęcia daje tutaj 9,5. A ja daję. No nie wiem, co dać. 8,5 daję w sumie, bo tak jakoś. Brakuje tutaj. Dobrze, to przejdźmy teraz do ostatniego zestawu w tym filmie. Bo to już. O kurde, pół godziny. Pamiętaj, ile było przerw. Będę musiał dużo wycinać. Mamy teraz od Awerka z Farminga 22. Tytuł zdjęcia: pożniwna sesja. Miejsce na mapie Zdziechów. Opis: pierwsze żniwa jelenia. Marka pojazdu: John Deere W550. No i panie Awerku, fajne tutaj foteczki. Graficznie jak zawsze spoko to tu wygląda. Tylko jakby mi się wydaje, że
Za dużo trochę podobnych jest tych zdjęć, akurat tym razem. Że tak wszystko akurat z tej jednej strony jakby. Te zdjęcia są wykonane, ale jeżeli chodzi o tło i takie jakieś tutaj detale, to spoko to wygląda. A co ty na jaką byś chciał powiedzieć? Osobiście uważam, że trochę może dziwnie zabrzmieć, ale moim zdaniem jest to jeden z gorszych albo najgorszy zestaw, jaki Averek w ogóle tutaj wpuścił. No. Bo mówiłeś już to, że te zdjęcia wyglądają tak jakby jednolicie, jakby niczym się generalnie te zdjęcia moim zdaniem praktycznie nie różnią. I to jakby nie ma nic szczególnego takiego, A więc... tutaj daję taką siódemeczkę. Ja tu dość surowo jak na Averka ocenię bardzo, ale z racji, że jest jąderek, daję 6,5. Dobrze. A więc co? To będzie tyle w tym filmie. Nie. Postaram się, żeby zestawy były po niedzieli, jakoś w tym najbliższym tygodniu, kolejny raz, ale jeszcze przed zestawami będzie odcinek prawdopodobnie z Robloxa, z Grinkiem, z Alejem. Może jak na Ikonowi się uda, to też będzie z nami. Ci mówiłem się. Nawet się no, konta stworzyć nawet nie mogę, więc nie. To ja ci stworzę. Dobrze. No i co, był z nami, znaczy ze mną dzisiaj Alej, ale musiał kończyć. Może obiad miał albo coś. Przyczyn nieznanych. No Zaraz i wyjdziemy. oczywiście moderator Nikon. Dzięki za wspólne nagrywki. I co, do Ja usłyszenia dziękuję. wkrótce. Pa, pa. Ja.